Inwazja orków na Korinit idzie. A ja na starym mieczu już miałem dziurę taką, że nawet bandziory, które mnie biły, nie chciały się nim zaopiekować. Więc po miesiącu wyrzeczeń, dzięki którym zaoszczędziłem pieniądze, poszedłem wczoraj na miasto kupić sobie porządne żelazo. W świetlistym kowadle Harada znalazłem zgubę orków. Solidne wykonanie, przystępna cena, modny wygląd. Nie zastanawiałem się długo. Wróciłem z mieczem do domu, pochodziłem z nim po farmie Akila, pozabijałem polne bestie i czułem się dobrze. Jeszcze go solidnie naostrzyłem, żeby powodował krwawienie i się nie niszczył. Dzisiaj poszedłem ze swoim nowym mieczem. Czułem się dzięki niemu bardziej pewny siebie. Jak siedziałem na dywanie Wabuina, Ichmundaira ibn Omar Khalifa ben Haji al-Sharaya, to miecz wyciągnąłem daleko, żeby ludzie lepiej widzieli, jaką mam elegancką broń, plus umiejętność zabójca orków. Po wypaleniu czekam na przystanku na placu Wisielców na wóz. A tu, z knajpy u Koragona, wychodzi znany wybraniec wszystkich bogów. Bezimienny. W elegancką zbroję ubrany, a nie w jakieś tam spodnie kopacza, z kolonijnych motywów, to miał tylko w ręce butelkę ryżówki. Patrzył się na mnie, na mój miecz i podchodzi i zagaduje. Hej, ty. Czy ten miecz to krzyk berserkera? Od Harada za 1300 sztuk złota? Ja mu zadowolony mówię, że tak, ten sam dokładnie i że miło, że zauważyłeś, mój ty bohaterze. Strażnik równowagi na to powiedział tylko. Ty gnijący ochłapie. Miszczynka opadła i nie wiem, o co chodzi. Przyszły król Myrtany pyta, których wyrazów nie rozumiem, gnijący ochłapie czy gnijący ochłapie. No to ja mówię, że obydwa rozumiem, tylko nie wiem, dlaczego tak mówi. Bezi mówi, bądź przeklęty, pajacu. I że dlatego, że tylko gnijący ochłap może nosić takie chujowe, biedackie miecze. Że on do Górniczej Doliny po dowód na to, że smoki istnieją, chodził i tam paladyni i straż miejska takie miecze przysyłała dla biednych knechtów za darmo. I nawet oni nie chcieli nimi walczyć i wyrzucali. I że nawet było specjalne posiedzenie komisji paladynów, że nie wolno głodnym knechtom takich gównianych mieczy dawać, więc tam przestali wysyłać tylko do kowali w Korinis. A ludzie na przystanku śmiechają się pod nosem. Hehe, zasłużył sobie na to! Nie powinieneś był tutaj przychodzić! I się patrzą na moją broń, a ja już gula w gardle, fancy swigadden i staram się jakoś miecz koło nogi schować. Ale to nic nie daje. A szanowani obywatele krzyczą. Słabe przedstawienie! Facet potykał się o własne nogi! A jednak pomyślałem, że nie dam sobą pomiatać nawet głównej postaci i krzyczę na Beziego, że on sam przecież miecze podpierdala starym trupom z grobów, jak jakaś hiena cmentarna, więc nie ma prawa do mojego za własne pieniądze miecza kupionego przypierdalać się. Bezi śmiech i mówi, że miecze to on podpierdala skrypt w eleganckich zapomnianych grobowcach budowniczych, a nie w Korinis, gdzie w każdym grobowcu można gówno czarnego trolla albo jakoś runę zatrucia wejść. I że po Korinis to on chodzi z mieczem porządnym, własnoręcznie wykutym. I pokazuje mi swoje duże, magiczne ostrze na smoki z rudy z jakimiś kolcami, klejnotami naładowanymi na lewo kopcem magicznej rudy i że nawet taką runę ma, że jak się wpierdoli do przepaści, to tylko ją głaszcze i zaraz teleportuje się do czerwonej latarni i ma całą noc opłaconą z dwoma dziewczynkami plus wino z winogron z Archalos. Ludzie krzyczą, nieźle! Ale ja nie daję za wygraną i krzyczę, że przecież on jest człowiekiem wierzącym gorliwie i że wieczny wędrowiec chodził bez broni albo z jakimś rozpierdalającym się kosturem. Więc dlaczego on mnie obraża? Bohater bez imienia na to, że tym kosturem to lewacka propaganda nowego zakonu Koristo i wieczny wędrowiec oręż dobierał bardzo starannie. I jakby teraz szedł na ziemię znowu poprowadzić swój lud Warantu i mnie z takim gównem zobaczył, to by mi w mordę przypierdolił. Ja cały czerwony, nie wiem co powiedzieć. Mieszkańcy i strażnicy ryczą ze śmiechu. Zasłużyłeś sobie na to, gnido! Hehe, masz rację! A zabójca śniącego mówi, że mi się zachowywał jak myrtański człowiek korony i ten miecz zdejmował i wypierdolił. Dościągam ten oręż, cały już zaryczany, bo tak mi go szkoda było i odkładam do beczki na śmieci koło stoiska z darmowym piwem delikatnie, bo chciałem go wyjąć jak bezimienny pójdzie. Stoję na płycie chodnika bez broni. Wóz powoli nadjeżdża. W
chciałem szybko zgubę orku złapać i wskoczyć na wóz. Ale jak się rzuciłem do beczki, to bez wyćwiczonym u Bastera w kolonii na lekcjach akrobatyki ruchem mi zagrodził drogę i powiedział: nie ma czego plądrować. I żeby miał trochę godności, słyszałem ludzi zza pleców: no, ale mu pokazałeś! Zasłużył sobie na to! Powinien być mądrzejszy. Uciekał, jakby go Sombeliar gonił! Siadłem bez miecza do wozu. Przyjechałem do schodów na farmę Okila, wysiadłem, łykłem szybkiego śledzia, bo był w promocji, i biegiem lecę z powrotem kąsiora zabrać. Grzebię w beczce, wszystko wyrzucam z niej, a ostrza nie ma. Pytam ludzi, co stali na przyszubienicy, czy miecza ktoś ze śmietnika nie zabrał. A oni mówią, że tak, że znany czempion Myrtany bezimienny był tutaj i wziął miecz i powiedział, że jedzie na ryzykowną wyprawę na wyspę Irdorat, a później do Myrtany. I że on ona zajęta cała przez orków i w sam raz będzie miał ostrze eleganckie, niezawodne, naostrzone i skuteczniejsze przeciw orkom. A ja będę całą orkową inwazję napierdalał starym mieczem.